początku wojny Lucky Ship, czyli szczęśliwy statek, bo taki przydomek zyskał Batory, dzięki wychodzeniu cało z wielu niebezpiecznych sytuacji, spędził 652 wojenne dni na morzu. Zanim wrócił do Polski, przeszedł remont generalny, by znowu stać się eleganckim liniowcem. Do Gdyni przyprowadziła go nowa załoga, ponieważ kapitan Zygmunt Dejczakowski nie zamierzał wracać do kontrolowanej przez ZSRR Polski. Podobnie zdecydowała większość jego podwładnych. Na powrót do kraju i objęcie dowództwa na Batorym zdecydował się Jan Ćwikliński, ale zanim 30 kwietnia 1947 roku przypłynął do Gdyni jako dowódca transatlantyku, z Nową Polską zaznajomił się na pokładzie frachtowca Białystok. Biesiady zaczęły się zaraz po wyjściu z portu. Gdy połowa załogi była już całkiem pijana, do picia brała się druga połowa. I tak działo się na okrągło. 5 kwietnia 1947 roku rozpoczęła się pierwsza powojenna podróż Batorego. Wnętrza znów robiły wrażenie. Liniowiec wrócił na trasę Gdynia, Kopenhaga, Southampton, Nowy Jork i praktycznie od pierwszego rejsu pływał z kompletem pasażerów. W 1949 roku, gdy w Polsce na dobre zapanował stalinizm, oficerowie i doświadczeni marynarze stali się w oczach UB głównymi podejrzanymi. Nowi członkowie załogi, bardzo często członkowie PZPR, najpoważniejszy test na lojalność przechodzili w portach zagranicznych, szczególnie w Nowym Jorku, gdzie trudno się było oprzeć wrażeniu, że wbrew propagandzie Amerykanie to szczęśliwi ludzie. W czerwcu 1951 roku Batory wszedł do stoczni w Newcastle, gdzie naprawiono usterki, odświeżono wnętrza, zainstalowano też mikrofon do podsłuchiwania oficerów. Gdyńscy funkcjonariusze UB nakazali sprawdzanie poczty kapitana, a steward regularnie przeszukiwał rzeczy dowódcy. W 1953 roku, podczas kolejnego remontu w Wielkiej Brytanii, kapitan został ostrzeżony przez skruszonego współpracownika UB i poprosił o azyl. Miał zostać aresztowany po powrocie do Gdyni i oskarżony o szpiegostwo. W trakcie rejsu do Kanady któryś z członków załogi wpadł na pomysł, by na statku założyć oddział Towarzystwa do Walki z Alkoholizmem. Na prezesa zaproponowano maszynistę, Juliusza Sutora, tyle że kandydat nie chciał kandydować i zgodził się dopiero wtedy, gdy ochmistrz Mrówczyński zaproponował mu whisky Johnny Walker, butelkę jako zaliczkę przedwyborczą i dwie po głosowaniu. Kiedy Sutor wygrał wybory, prowadzący zebranie poprosił go o zabranie głosu. Zapadła cisza, lecz prezesa nie było widać. I dopiero po chwili dwóm sąsiadom Sutora udało się go postawić do pionu. Maszynista rozejrzał się po sali i wykrztusił. O co właściwie chodzi? Powiedz, że się zgadzasz, do jasnej cholery, syknął bosman. Sutor się wyprostował i pewnym głosem powiedział. Faktycznie zaznaczam, że się zgadzam i przyjmuję. Głośniej! Nic nie słychać! Krzyknął ktoś z sali. Dać go do mikrofonu! Co ja chciałem? Aha, chciałem podziękować za tego prezesa alkoholowego, to znaczy antyalkoholowego, i wzywam do walki przeciw alkoholowi. Precz z wódką na statku!